Witam na kanale Zdów to sam, czyli jak nie zepsujesz, to się nauczysz. Dzisiaj pokażę Wam kamień kwarcowy, kwarcyt, jak to woli. Cena takiego kamienia za metr kwadratowy waha się w granicach 200 zł. Przeważnie powyżej 200 zł. Składa się z takich ciętych pasków klejonych razem, tworzący taką płytkę z takimi wyzębieniami, co jest bardzo dobre i praktyczne, gdyż jak złożymy następną, to w miarę możliwości wyeliminujemy efekt łączenia, co później Wam pokażę. Jest to wzorcowa płytka, paski równe, płaszczyzna. Co do płaszczyzny, no wiadomo, to jest kamień, no to w parce są różne, są z takimi mniejszymi, większymi wyzębieniami, to nie ma znaczenia. Bardzo niefajnie ze strony producenta jest wkładanie do paczek w pierwszej klasie płytek z takimi pęknięciami w strukturze lub wklejaniu takich małych kawałków do klejaniu. To już nie powinna być płytka, o tu są nawet dwa kawałki doklejone takie małe. To już, mówię, nie powinno być w pierwszym gatunku, w pierwszej klasie płytki. Tu widzimy, to idzie później klejem zaprawą wyeliminować. No ale mówię, tu pomijając już te wyszczerbienie, taki kawałek jest dołożony. No nie powinno to być w pierwszym gatunku płytki. Co do samej płytki. Wiadomo, że to jest kamień. Nie jest płaszczyzna idealnie prosta. Idzie lekko po łuku. Jak widzicie, przy składaniu też w miarę, ale to nie jest płytka, którą dajemy fugę i jeszcze można sobie wymanewrować. Tu robimy generalnie na styk. Tak samo przy składaniu widzicie, że w zależności jak położymy, tak się nam to po prostu tutaj licuje, zazębia. I tak samo te wyzębienia nie zawsze są idealnie równe, zazębiają się. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy. Bo jeżeli chcemy naprawdę brutalną ścianę, to tak jak mówię, tak jak to się mówi, jak kupił, tak wdupił, zacieramy pasą ścianę i tak jak leci, kładziemy, no i nam powstaną spaczki i nam powstaną takie bardziej większe, no bo mówię, te są jeszcze płytki takie, wybrałem w miarę wzorcowe, ale są po prostu, mają bardzo duże wyzębienia wynikające z struktury kamienia, takie zęby powstają wtedy bardzo brutalne. Co do samego kładzenia, to mówię, jeśli chcemy położyć tylko ścianę prostą, jeśli chcemy zrobić prostą ścianę, to nie ma problemu. To zrobi dziecko, które układa klocki Lego, weźmie. Wystarczy mu tylko uchwycić poziom i będzie te płytki sobie w ten czy inny sposób kleił i jakiś efekt uzyska. Jeżeli z kolei chcemy, żeby to na coś wyglądało, to zanim położymy, przynajmniej ja zanim położę płytkę, to wybieram przynajmniej tak z 5 płytkach, żeby mi też po prostu ładnie się tutaj składało i licowało. Mówię, te grubości tu tak samo są, kamienia są zróżnicowane, to później na ścianie widać. Staram się tak dobierać kamień,
żeby te płaszczyzny tutaj w miarę się licowały przy łączeniu, co powoduje, że wytracam efekt łączenia. To jest jedna rzecz, jak mi się ładnie płytka złoży. Następna sprawa, trzeba pamiętać, że można zacząć tak, dokładając z innej płytki ten mały języczek, można go obciąć, co nam znowu zostanie ten języczek na inny rząd. Każdy następny rząd zaczynamy od innej długości płytki. Może to być taki kawałek, może to być 1/3, pół płytki. Chodzi o to, że jakbyśmy jechali, robili cały czas, wystartowali z tej samej pozycji płytki, no to mimo wszystkiego przy całej ścianie wyjdzie nam wtedy, wyjdzie taka linia, taki pas, taki po prostu w jednym ciągu, no to wtedy nieładnie to wygląda. Co do samej płytki, ja kleję na klej Mira Unifix 3110. Do tych płytek muszą być białe zaprawy klejowe. Tak samo wtedy jakieś tam nierówności tego można, jak to się mówi, lekko zacząć zafugować tym klejem i tego nie widać. Co do samego klejenia, jak widzicie, struktura tu jest nierówna. Płytki, generalnie ten klej, który są klejone, te paski, jest w miarę mocny. Zdarzyło się tam po prostu, że coś tam pęknie i biorę, najpierw zaciągam na równo, wypełniam, a następnie patrzę zębatą. Druga sprawa jest jeszcze ta, że ja zawsze tak samo zaciągam ścianę. Cienko zaciągam ścianę. To zawsze przeważnie na koniec, jak mi zostanie, żeby nie, bo zaprawy są drogie. Taka zaprawa w granicach 50-60 zł kosztuje. To jak widzicie, jest cienką szlichtą zaciągnięta. Wzmacnia to ścianę, podłoże, powoduje lepszą przyczepność. Co do samego kładzenia, tak jak powiedziałem, ktoś robi jedną ścianę, ma podłogę, wystartuje sobie z tej podłogi, tam ewentualnie coś, jakąś dekturkę podłoży, nie ma problemu, podłogę wymieni, ale jeśli się robi cały pokój, łącznie z narożnikami, to wtedy daje listwę. Z dwóch powodów. Jeden to jest ten, że wycierając pokój na kamieniu, nie zostanie mi brudny pas po czasie. No. I następna, że jeśli robię cały pokój z narożnikami, wtedy będzie mi łatwiej osadzić podłogę i ją wymienić. W tym celu, wiadomo, listwa ma 6 cm, w zależności jaki planujemy panel, są siódemki, ósemki, dziesiątki, do tego pianka, w zależności też od podłoża, na jakie dajemy, to trzeba uwzględnić, trzeba to zmierzyć, albo po prostu wziąć kawałek deseczki. Już wam pokażę, gdzieś zaraz znajdę. Wziąć kawałek panelu, pianki, podłożyć, do tego doliczyć grubość listy, dać sobie uciąć listę startową, którą i z tej listy wtedy zacząć układać pierwszy rząd.
Dopasowując płytki, no jest to bardzo pracochłonne, dopasowując płytki. Trzeba też pamiętać, żeby właśnie, jeśli zamykamy narożnik, żeby ta płytka, która, aha, jeszcze tak, jak wchodzimy do pokoju, nie robimy tak, bo wtedy nam będzie widać, robimy tak, wtedy wytracamy tak samo wszystkie nierówności. Ważne jest też, żeby pootwierać sobie i z paczki, jeśli robimy narożnik, dobrać płytki do narożnika takie, które mają tą płaszczyznę w miarę równo zlicowaną. Wtedy jak dokładam płytkę, nie widać tych łączy. No jeżeli się nam by tak zdarzyło, żeby nam tutaj, o tak, powiedzmy, no nie można zrobić czegoś takiego, no bo tu będzie ewidentna, tu jest taki głęboki uskok, będzie ewidentna przy jakichś tam mniejszych odkształceniach, jakby nam się zdarzyło na płytce jakieś tam nierówności, to wtedy trzeba niestety troszkę się pomęczyć i poszlifować tutaj te płaszczyzny, żeby one tak, o tutaj w tym miejscu trzeba, jakbyśmy musieli dołożyć, tu jest taki garb, to w tym miejscu lekko szlifować, żeby ona nam siadła. Same szlifowanie płytek i docinanie to w bloku to nie za bardzo, bo bardzo się to kurzy, pyli, no chyba żeby mieć specjalistyczny sprzęt, pochłaniać się tego wszystkiego. Ale naprawdę to jest bardzo pylące. Przy domku idzie sobie wyjść na podwórko i można szlifować i tak wszystko jest w koło białe. Jak powiedziałem, położyć jedną ścianę to żadna filozofia. Natomiast jeżeli chcemy do tego dołożyć jeszcze obróbkę okna, z filarkami cokołem, no to już jest trochę zabawy. Trzeba pamiętać przy oknie, jeśli chcemy obrabiać, że wyliczamy, wybierając, też sobie wtedy można wyselekcjonować takie płytki, które są w miarę proste, równe, na te płaszczyzny tutaj nie są bardzo wystające. Wtedy jak dołożymy, no to trzeba uwzględnić tutaj grubość kleju, żeby nam to ładnie się chowało. To jest kamień. Lepiej jak on wejdzie trochę głębiej, się schowa, jakby miał tak wystawać. No mówię, można sobie wziąć kawałek płytki, jak to się mówi, przykleić, wymierzyć i co jest najważniejsze, trzymiemy tu linię. Jak jeśli już wymierzymy odległość od cokoliku, to wtedy następną płytkę tu miałem kątownik. Wtedy mówię, następną płytkę docinamy, zachowując tą linię i do samego domu, a później się już musimy męczyć z dopasowaniem płytki, co wygląda tak. Tak powiedziałem, płytka lepiej jak wejdzie głębiej. Może lepiej zrobić to, tą krawędź zrobić troszkę
wypuścić więcej, to wtedy można sobie to, jak to mówi się, skorygować grubością kleju. No, trzeba też uwzględnić, ile mamy miejsca pomiędzy oknem a ścianą, żeby to okno nam się otwarło, no i żeby, jak to się mówi, nie pokaleczyć sobie dłoni. Nie wiem, czy komuś w temacie pomogłem. Pokażę wam jeszcze, żeby było, że cała obróbka jeszcze wyszła belek. Nigdy nie wyliczymy tak, to nie jest płytka czy klinkier. Płytka klinkierowa, żeby wyliczyć tak, że nam idealnie wyjdzie, bo są niepewne nierówności wynikające, jak mówiłem, z płytki, wynikające z konstrukcji sufitu. Tu jest cały łuk obrobiony do tego momentu. Tu będzie wnęka szafy. Także jeśli chcemy tak zakończyć, to wtedy też przybijamy łatę i do tego miejsca. Wtedy mamy, zachowując linię prostą, dokładamy płytki, także jak później przyjdzie obróbka szafy, tu tak samo będzie robiony cokolwiek. Filarek taki, który też, bo tak zachowamy linię, ale niestety jeszcze ściana nam odbiega minimalnie tam na całej długości, tam na 2,5 metra nam odbiega te 2 cm. Trzeba to wtedy skorygować obróbką. Dlatego mówię, jeśli chcecie uzyskać taki efekt, żeby ta ściana była taka wzorcowa, idealna, taka, żeby wyeliminować, zachować tylko struktury kamienia, wyeliminować łączenia w te 80-90%, nie tak brutalnie, no to jest wtedy zabawa. Trzeba, jak powiedziałem wcześniej, manewrować, mieć kilka płytek, paczek otwartych i wtedy dobrać. Całość jeszcze będzie umyta, kamień, nie wiem czy to widać, to w tym miejscu on się po prostu błyszczy i świeci cząsteczkami kwarcu. Co by jeszcze wam można powiedzieć w tym temacie? Kosztuje, jak powiedziałem też wcześniej, kosztuje to 200 zł metr. O ile samą ścianę tak brutalnie położyć, to można za 50 zł za metr, ale przy takiej zabawie znaleźć fachowca, żeby to obrobił łącznie, będzie bardzo ciężko. Gdyż jest to bardzo trudna, żmudna praca i jak sami widzicie, jest bardzo dużo docinania, bo całe narożniki, całe okno, cała góra sufitu. Tu był taki pasek wklejany. Taki granica, no nie cały, tak jest płytka, płytka ma takie paski, no to niecała szerokość takiego paska. Dziękuję za uwagę. Jeśli się wam to na coś przydało, mówię, kamień nie jest tani. Tu jak zobaczycie, jeszcze wam pokażę takie wyzębienie mocne. No to już jest wynikające ze struktury kamienia. Z tym już nic nie zrobimy. No chyba, że kupimy sobie jeszcze z 2 metry więcej i będziemy selekcjonować, ale można by powiedzieć tak, wchodzimy do pokoju tu, można by zrobić tak, żeby te progi, te wystające, były obrócone w drugą stronę. Teoretycznie tak, praktycznie, jak powiedziałem, zwracamy też uwagę na to, żeby płytka leżała na następnej płytce,
płytka jest przesunięta. Jeśli dajemy kawałek, no to ten kawałek też ma inne nierówności. Czasami może nam nawet się tutaj na łączeniu taki minimalny ząb, jak to się mówi, ta płytka się może kołysać. Nie da się już na wszystko zwrócić uwagę. Tym bardziej to jest struktura kamienia. Pewne wyzębienia, nierówności muszą być w strukturze, no bo byśmy wtedy nie musieli dawać kamienia. Możemy sobie zrobić gładź gipsową, jak chcemy mieć prosto gładką ścianę. Tego już nie unikniemy. Mówię, ważne jest to, żeby płytka w miarę dolegała i żeby wyeliminować na grubości łączenia, żeby ta płytka się nam w linii licowała, dużo nam daje. I tak samo jeśli się łączy następną płytkę, żeby też stworzyła płaszczyznę z poprzednią, żeby nie powstały naprawdę brutalne takie zęby, takie wyzębienia. Tu mi powstał taki bardzo mocny ząb, bo ta była bardzo gruba. Tu wyszło, jeszcze się muszę przyjrzeć temu, bo nawet jest tak położone, że nie umie uchwycić. Momencik. Z czego to wynika? Tak, to wynika, bo tu jest płytka i tu jest dołożona płytka. Widzicie, ten kamień był wklęsły, ten jest bardzo gruby i powstał. Mówię, metr kosztuje 200 zł. To, że to jest za drzwiami, dlatego sobie to pozwoliłem tam położyć, no bo musiałbym dokupić jeszcze 2-3 metry więcej i te płytki selekcjonować. I takie płytki naprawdę, które już w pacie nie spełniają Państwa oczekiwań, ze względu, bo tak samo są różnie kolorystycznie, bo są niby białe z takim lekkim beżem, są w takim popielu, no ale jak to mówię, producent czasami fiksuje, nie powinien tego robić, powinien tak dobierać materiał w danej klasie gatunku, żeby to było. To wszystkie takie, które mają bardzo duże takie nierówności, krzywizny, dałem pod okno, bo tam jest kaloryfer, zakryję to kaloryferem. Także to mi nie będzie przeszkadzało. Mówię, tak samo część płytek musi iść z takich, które jak tam pokazywałem, mają jakieś doklejane elementy, to wtedy biorę to na docinkę, staram się wtedy te kawałki jeżeli mam coś takiego, tu doklejanego, no to wtedy mogę to odciąć, te krótkie kawałki wykorzystać do następnej płytki na uzupełnienie. No i mówię, manewrować, no gorzej jak płytka ma z dwóch stron, bo tu ma i wyszczerbienie, taki dodatek. Tu ma takie kawałek wstawienie, to jeśli tutaj to się zaklei tutaj, jakby tutaj to można zakleić. Mówię, dużo płytek, co wtedy wykorzystujemy na te wszystkie rogi do cięcia, no bo jak powiedziałem, raz jedziemy z całej płytki, z połówki, z jednej trzeci. Chodzi o to, żeby nie niszczyć i nie marnować materiału. Mogę powiedzieć z doświadczenia, bo to też wynika z kamienia, że 3 płytki mi przy dociskaniu mi pękły, szczeliły. Przy cięciu też się zdarzyło, przy cięciu się później zdarzy też, że może część, jak jest już taki kawałek tutaj gdzieś odpaść,
bo jest mało kleju, czy sama w strukturze płytka jest słaba przy cięciu. Aha, jeszcze bardzo ważna wiadomość, że tego cięcia jest dużo, no i nagle zaczynają boleć mnie łokcie. Ja mówię, przecież nic ciężkiego niby nie dźwigam, jest to tylko płytka, cięcie. Co się okazało? Moja stara na chodzie pilarka miała już, łożyska już były teoretycznie tego nawet nie było słychać, że te łożyska są już wyrobione, no ale czułem przy cięciu pewne wibracje, no doszedłem do wniosku, że już są łożyska, już mają pewne luzy i pilarka ma wibracje, co przenosi mi się na rękę, na łokieć. Poszedłem, mówię, już nie żałuję pieniążków, kupiłem sobie DeWalta, można sobie kupić równie dobrze każdą inną pilarkę. Jest kolosalna różnica. Maszyna idzie spokojnie, równomiernie, nie wibruje, nie powoduje obciążenia stawów. Tego się nie odczuje, jak tam jest, robimy jedną ścianę, dotniemy prosto parę płytek, ale jeżeli jest już takie cięcie, jak już się widzieli, bo i łuki, i góra, i całe okno, tego cięcia jest dużo. Jeśli będą Was boleć łokcie, to będziecie wiedzieć dlaczego. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam.